No co, no po prostu wezmę walizki, spakuję najpotrzebniejsze rzeczy. Się wyprowadzę na tydzień, aż atmosfera ochłonie. Ja nie wiem, czy w ten upał to ja będę naprawdę chodziła z tą szczeciną na plecach. Może nie będzie tego rozwodu, a jak będzie, to bardzo szybki. Faj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mamy 6:30, ja już jestem w samochodzie. W ogóle zobacz, jak jestem gustownie ubrana. Nie wiem, czy ktoś to zauważy. Ej, jest 19 stopni, przez 19 stopni, to jest kuźwa ciepło, nie? To jest normalnie przecież temperatura pokojowa, gdzie ja w domu, mając 19-20 stopni, chodzę ubrana właśnie na ramionczka. A ja normalnie wyskoczyłam na dwór, w drzwi, mówię, Jezu, przecież to trzeba sweterek zarzucić. No i tak szybko w ten zwrot naprzód marsz, a że czasu nie ma niestety na zmianę ciuchów, więc szybko założyłam to, co jest pod ręką. On jest taki długi, to zobaczcie, to całe tutaj zasłoni mi. No i z racji tego, że nie ma czasu, bo się człowiek tak spieszy, to jeszcze mamy u nas przejazd kolejowy zamknięty i oczywiście już stoimy kilka minut. Ale jeszcze wiecie co, zanim powiem wam, gdzie jadę, to powiem wam, że jest tak u nas zachmurzone, może będzie to co ostatnio. W 3 dni zmienili zdanie, że przychodzą afrykańskie upały, bo tak było. Piali, że będzie cały sierpień do dupy, że nie liczcie na to, że nie będzie lata, że już koniec, że we wrześniu się odbije. Słuchajcie, tu coś musi być grubsza sprawa. Bo widzę, że z tamtej strony ludzie wychodzą z samochodów. A jak wychodzą z samochodów, to znaczy, że tutaj bardzo długo trzymają. I rozumiecie, gościu wyszedł z samochodów, a szlabany się otworzyły. Mówiłam wam, że u nas to jest po prostu paranoja tutaj na tym przejeździe kolejowym. Jak była, tak do tej pory jest ta paranoja. No i teraz muszę zmienić kamerę, bo ta się nie będzie trzymała. Co to ja biadoliłam? A, że no tam zmienili tą pogodę dosłownie w 2 dni nagle. No i się śmiałam, że teraz, bo u mnie jest dzisiaj piątek. U was jest niedziela. Staram się codziennie, jak nagrywam film, mówić, który u mnie jest. No i tak patrząc na tę pogodę, która teraz jest za oknem, to żeby zaraz nie było, że jak cały przyszły tydzień też miała być taka pieczara, bo tak zapowiadali, nie taki skwary pieczary nadal. No to, że może zmieniam zdanie, że już jednak teraz jest po tym lecie. Jadę do nas, do urzędu, no do Wydziału Komunikacji. Ostatnio właśnie 2 dni temu gadałam właśnie tutaj z jedną osobą i mi powiedział, jak to mniej więcej wygląda. I wygląda to tak, że jest otwarte chyba od 7 czy od 7:15 dokładnie. I jest ten komputerek. Komputerek jest uruchomiony za pół godziny, nie? Bo panie muszą sobie kawy naparzyć i wtedy trzeba iść już do góry i przystępować do procedury. I powiedział, że wtedy to już idzie, nie? Tylko najgorsze jest to, że jak przyjedziesz, no to już wiecie, wiadomo, ludzie stoją w kolejce, już się gromadzą i trzeba wyczekać te 30-40 minut, bo panie muszą sobie naparzyć kaweczkę. Ja też jestem bez kaweczki, więc może być bardzo miło. Rzeczywiście wszyscy czekali od 7 do 7:30, aż wybije 7:30. Wtedy komputerek został włączony. Po czym powędrowaliśmy na pierwsze pięterko i tam czekaliśmy kolejne pół godziny, aż wybije godzina 8:00 i wtedy mogliśmy przystąpić do rejestracji pojazdu. No sprawnie to poszło, w ogóle to fajnie też pozmieniali teraz, jak to wygląda. No wiecie, no ja nie rejestrowałam samochodu przez kilka lat. Jaka klima była, to aż mi się zimno zrobiło, nie? Miałam taką naprawdę bardzo fajną, miłą panią. Także teraz słuchajcie, moi drodzy, jadę do przedszkola wypełnić dokumenty, bo wczoraj nie wypełniliśmy dokumentów, żeby Laurę zapisać. A babcia z nią jest, ale ona chyba jeszcze śpi. Boże, gdzie jest mój telefon? Znowu coś zgubiłam? Wczoraj jak byłam w Biedronce, to się śmiałam, że u mnie w samochodzie klima chodzi lepiej niż w Biedronce. Ale dzisiaj w urzędzie chodziła lepiej niż u mnie w samochodzie, aż mi się zimno zrobiło. Myślę, że z kawki z McDonalda to sobie skorzystam, póki już jestem. Ale wiecie co, to wcale nie jest takie śmieszne, bo rzeczywiście tak usiąść i zaczynać robotę bez kawki i bez śniadanka, no to jest źle. Czekajcie, ten muffin z rzodkiewką jeszcze jest? O kurczę, nie ma? Super, dziękuję bardzo. Ten muffin, co jest na śniadaniach z tym twarożkiem, z rzodkiewką, z rukolą, jest naprawdę dobry zawsze. Ja go lubię. Do tego dużo z mlekiem i jedziemy. Tu jest taka droga, gdzie nikt teraz nie jedzie i możemy tutaj stanąć. I tu jest całe pole słoneczników. No teraz nie widać tego zbyt pięknie, bo one mają łebki w dół. Ale ostatnio jak jechałam i wszystkie były podniesione, to jest takie ogromne tam. Jezus, jakie to jest śliczne. No teraz one są takie łebki zwieszone. No to jest ogromne. Dobra, jedziemy. Co przejeżdżam tą drogą?
To jest taka boczna droga w ogóle i ktoś tutaj ma takie ogromne pole tych słoneczników i ostatnio właśnie wszystkie miały łebki tak podniesione. Jezus, jak to wyglądało, słuchajcie. No to było magiczne, po prostu magiczne. Dopiero teraz zaczyna się robić lekka wieczara. Czekajcie, odpalimy, kamera zleci mi, bo stoi na kierownicy. I dorwałam tutaj u nas farby Astra. Jak był ten odcinek... No właśnie, mogło się to tak skończyć. Jak był ten odcinek, gdzie z Laurą malowaliśmy farbami i one były do kitu, to polecaliście nam właśnie farby z firmy Astra, więc dorwałam takie opakowanie i wzięłam też dwa bloki, jeden taki duży i drugi taki mały i pisaliście mi, że fajnie jest kupić te, jak to się mówi, no ten papier w bloku. Jezus, jak to się nazywa ten papier w bloku? No do drukarek. No ja mam takie coś, ale ja to chcę wziąć na działkę, wiecie? A, i w końcu zestaw pędzelków, nie? Do malowania, także mamy takie coś, bo to będziemy brali do dziadków. A, i byłam po pasatę, bo chyba zrobimy gulasz, a wydaje mi się, że pasaty nie ma. Proszę bardzo, co to jest? Wiglona. Jeszcze raz. Wiglona. Wigogrona to są. Proszę. Musisz przynieść. Aha, musieliś coś przynieść, no sorry. No i moi drodzy, co? Wieczara się znowu robi, patrzcie z kim ja leżę. To jest w czym leżymy? Co? W klimie. Klimie? No, wiecie, że Laura przed chwilą... Mama, już mi zimno. No trochę przesadziłam. Więc trochę przesadziłam, nie? Idziemy zjeść obiad? Co? Co? Jestem ostygnie, poglądam. No właśnie chyba ostygło, możemy zjeść obiad, jak chcesz. Czy jeszcze chwilę? Jeszcze chwilę. Chodź, idziemy zjeść. Nie. Chodź. Nie. Zapraszam. Co? Zapraszam, idziemy jeść. Dobrze, to chodźmy. To chodźmy. Widzicie? Szybka decyzja jednak. Idziemy zjeść obiadek. Mamy gulasz, znowu taki a la stroganow, tylko że z kurczakiem, wiecie, co jest na pasacie i nie? Ciutkie ryż śmietanki. Mamy. I ryż mamy, tak, chodźmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale mamy ryż, szynkę i hambundera do tego. Hambunder jest najważniejszy. Proszę. Za kilka dni. Za kilka dni będziesz jadła? A gdzieś chleb. Nie ma tu chleba. No do ryżu? Nie lubię tego. A, nie lubisz tego? No to ja sobie sama zjem w takim razie. Ja będę... No, ostygła. Możemy jeść. A ja nie jem, bo ja nie lubię nie dobyle. Nie będziesz jadła? No. Tu będziesz tak siedziała? Tak. Aha. A ty nie jesz? No ja jem właśnie. Pyszny ryż. Pieczarki, papryka, kurczaczek, marchewka. Aha. Wynurzyła się. Co? Nic. Zanurzyłam się. Zanurzyłaś się, tak. Gdzie? W basenie. Gdzie? No. Nie zanurzyłam. Byłam włosy. Wysuszyłam i na razie musiałam związać, bo... W tej temperaturze to się czuje jak niedźwiedź ze Szczeciną na plecach. Kurczaka się masz. No i co, dobre? Zanurzyłam się do wody. Zanurzyłaś się do wody? Tak. Leżę. Leżysz? Pływam. Gdzie? W wodzie. W wodzie? Tak. Ale gdzie? W czym? W wodzie. Ale w basenie? W wannie? W kółeczku. W kółeczku. No to jaja. Ja się kąpię Paulą. Paulą się kąpiesz? Tak. Paula ma miejsca. Ma miejsce? Zmieści się? Z tobą? Tak. No dobre? Ja coś mi pachnie. Co ci pachnie? Co ty za noc zrobisz? Co to pachnie? No obiadek. Co? Ciało to śmierdzi. Co ci śmierdzi? Gulasz. Gulasz ci śmierdzi? Gulasz. Ale jaja. Ale jaja. Co ta Laura wygaduje? Zamierzałem czoła. Co? Zamierzałem to. Ja już kończę prawie. Ja teraz kończę prawie też. No.
Ty idziesz sama do Pauli? Ty idziesz sama? Sama jadę? Tak. Z tobą? A co, nie jedziesz ze mną? Nie, ty jedziesz sama, a ja zostaję. Zostajesz? Tak. Dobra. A z kim zostajesz? Z Paulą. Jak ja jadę do Pauli? A ty mówisz, że zostajesz? To jak? Ja jadę do Pauli sama, a ty zostajesz tu. A to ja zostaję, a ty jedziesz, aha. Tak. Myślałam, że na odwrót. A ja jadę całe. Dobrze. Chcę mam kawałek tu. No nie. Dobre. No mówiłam. Jakie jest dobre? Okej? Okej. Okej. O, marchewka nam chyba wyleciała. Dużo sobie nie nałożyłam, a się napompowałam. Czy napompowałaś się? No, napompowałam się. To są marchewki. Ja nie lubię marchewki. Tak, no pewnie, że ty bardzo nie lubisz marchewki. Ja to lubię. No właśnie marchewka. O, jeny, jeny, jeny. Ja lubię. To ja jadę do tej Pauli, czy kto? Ja też jadłem. No to jedziesz, czy nie? Jadę. Przyjdźmy sobie bliżej. Ja gdzie mam to razem jedziemy, czy jak? Czy ty zostajesz z tatą tu? A ja jadę do Pauli. Nie, ja jadę teraz. Ty jedziesz, to ja dostaję? Nie, ty dostajesz, a ja jadę sama. Ty sama jedziesz? A co, ja mam z tatą zostać? Tak. A ty sama jedziesz? Tak. Ty jedziesz lis. Ty, Zocha, Samocha. Co? No, Zocha, Samocha. Co Samocha, Zocha? No, Samocha, Zocha, no. To taki są Samocha? No, jesteś Samocha taka. Ty jesteś. Ty, Zocha, Samocha. Ty? Zocha, Samocha. Mama jest Samocha. Ja jestem Samocha, ha? Tak. O, jeny, jeny, jeny. Jeden. Ja jadę też. Ty jedziesz sama? Nie. Ty zostajesz tu, a ja jadę sama samochodem. Sama samochodem jedziesz? Daleko. A ma umiesz prowadzić? Tak. O, widzisz. To nie wiedziałam. Przewieziesz mnie? Co? Przewieziesz mnie samochodem? Przewieziesz ty. Na pewno. Na pewno? Obiecujesz? Obiecuję. Dobrze. Idziemy całe. Dobrze, cieszę się. Wnoka są marchewka w lizu. Marchewka w ryżu wynocha? Wynocha to to... No, pieczarka chyba. Wynocha są marchewka. A tak? Tak. No, idę wyrzucić, proszę wiadomo. Dobranoc! Dobranoc. Idź. Mama nie miała. Mama, ja ci dałam trochę lizu tutaj. Co mi dałaś? Lizu. Ja dziękuję, ja już nie będę jadła, wiesz? Ja już się najadłam, całe swoje zjadłam, wiesz? A ty już prawie nie masz. Zrobiłem całe. No to jak nie chcesz, to zostaw, jak chcesz, to dokończ. I potem pojedziemy. Wiecie co, moi drodzy? Są takie momenty w życiu człowieka, w którym... O Chryste Panie! Ludzie! Do sufitu! W którym on sam po prostu czuje, że wie, że musi się wyprowadzić. No, kamera i tak tego nie odda. Patrzcie, to stoi sobie tu i tu. No co, no po prostu wezmę walizki, spakuję najpotrzebniejsze rzeczy. Się wyprowadzę na tydzień, aż atmosfera ochłonie. I potem wrócę, zobaczę, może mnie przyjmie z powrotem. No przecież... No ja musiałam! No co? O ludzie... A może by tak nie rozpakowywać, tylko jeszcze napisać do sklepu, że grozi to rozpadem mojego małżeństwa i... Chciałabym zwrócić w trybie natychmiastowym, nawet bez przyjmowania gotówki, tylko żeby wzięli.
Powiem wam, że ja wiedziałam, że to będzie duże, ale przechodzi to moje najśmielsze wyobrażenia w tym momencie. Ja pierdziele, jaka ty jesteś... Jaka ty jesteś piękna. Jaka ty jesteś piękna. Matko. Patrzcie, to nawet... No jak? No nie wiem, jak wam to pokazać. Jezus, jaka ty jesteś śliczna. A jaka mała! Boże, żadne liście się nie uszkodziły? Nie zwracamy, zostaje! Zostaje! To jest moja trzecia Diefenbachia. Patrzcie na to umaszczenie. Patrzcie, jaki to jest kolos. Jen, jaki ty jesteś brzydal! Patrzcie, tu gdzie nie, gdzie jest takie białe. Co za wybarwienie, jak jakieś moro dosłownie. To jest Diefenbachia Cheetah. Chyba ona się dokładnie... Nie, on mówi, że nie. Odejdź! I nawet nie próbuj mi się zbliżać, ani wąchać żadnym wąsem, proszę mi odejść nawet, żadnym wąsem tego kwiata. Bo to trzeba mieć pod nadzorem. Ja pierdzielę. O, może teraz będziecie mieli wyobrazowane, jakie to jest wielkie. Diefenbachie są jednymi z najbardziej trujących roślin domowych, jakie możemy mieć. I zobaczcie, tu jest moja banana, tu jest moja White Etna, tu jest właśnie ta Cheetah. Tak mi się wydaje, że ona się tak dokładnie nazywa. A tu jest reflektor, z którą mam mały problem. No ale musimy jakoś go rozwiązać. Ej, mam tu zwiniętą spiralkę ze ślimaka. Muszę sobie potem włosy przeprostować. Chociaż nie, ja nie wiem, czy w ten upał to ja będę naprawdę chodziła z tą szczeciną na plecach. Jezuśku, myślałam, że rzeczywiście się zrobi, chociaż z 5 stopni mniej, ja tu się na razie nie zapowiada. Jeżeli wy myśleliście, że ten mały, trujący, mikroskopijny kwiatuszek, którego wam teraz pokazałam, mógłby spowodować rozpad mojego małżeństwa, to byliście w błędzie. Żeby wam dokończyć tą całą cudowną, wspaniałą historię, musiałam przyjść na chwilę do klimatyzacji. Zobaczcie, normalnie płonę we własnej chacie, nie? Jezus, jak ja kocham klimatyzację! Zawsze jak pokazuję wam tą roślinę, Diefenbachię, jak widzicie, ja mam 3 odmiany. I to jest naprawdę roślina, która jest jedną z najbardziej... Znaczy, tam są jeszcze inne, ale ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo toksyczna. Ona jest nawet wręcz niebezpieczna. I ona jest niebezpieczna w momencie, gdy ją uszkodzimy i wydobędą się z niej soki. Ona ma chyba w sobie szczawiany, z tego co ja kiedyś czytałam, i one są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. W momencie, gdy ta roślina stoi, rośnie, ona nie jest toksyczna, ona nie wydziela żadnych, nie wiem, feromonów czy czegoś, które będą działały na wasz organizm i będą was podtruwać. Absolutnie nic takiego nie będzie miało miejsca. Wszystkie rośliny jak przesadzam, to ja tam się nie pierdzielę, nie zakładam rękawiczek. Później stękam 5 dni, że mi ziemia pochodziła pod pazury. Jak ją przesadzacie, to nie dosyć, że trzeba uważać na dłonie, żeby przypadkiem jakiś sok się nie wydobył, bo on działa bardzo, ale to bardzo drażniąco. Można dostać nawet jakiegoś poważnego uczulenia. Tak samo jest z oczami. Jak przesadzacie, różnie bywa, no przy tak dużej roślinie, gdzie ona ma takie grube, długie łodygi, tego soku jest tam w środku bardzo dużo, więc gdyby się coś złamało, prysnęło wam w oczy, to też może być bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Słuchajcie, ta roślina jest tak niebezpieczna, że kiedyś, jak czytałam, pamiętam jakiś artykuł w necie i ona potrafiła sparaliżować mowę na jakiś czas, także sobie wyobraźcie, ale to nie jest tak, że wiecie, jak wam psiknie kropelka, to was też sparaliżuje mowa i nie będziecie przez tydzień gadać, nie. Kiedyś czytałam, że ona też może powodować niepłodność. Także jej toksyny w środku są naprawdę bardzo silne. Mam 4 koty, mam małe dziecko i te rośliny u mnie stoją w takim miejscu, w którym na pewno żaden z moich kocurów nie dosięgnie. I pamiętajmy też o tym, że w domu, gdy nam pryśnie, psiknie jakiś mały kawałek, tak? Przy na przykład przycinaniu, czy przy przesadzaniu, to nie jest tak, że od razu będziecie bezpłodni i od razu, nie wiem, wypali wam oczy, nie będziecie mogli gadać i ogólnie najlepiej pojedziecie na ojom i zaraz umrzecie. Nie, to też tak nie działa, jednak ta roślina, trzeba mieć na uwadze, że jest bardzo, ale to bardzo toksyczna. Ale jak najbardziej można ją ze spokojem hodować w domu. Tylko fajnie jest mieć świadomość na temat tej rośliny, że naprawdę jest bardzo trudna.
zwierzęca. No po prostu moje koty nie mają do nich dostępu. Ja o tym wiem, no bo już mam długo te rośliny, ponad rok, nawet więcej i nic się nie dzieje. W opisie wygląda to strasznie, nie? Jak się tak słucha, Jezus, co ty trzymasz w domu? Ale spokojnie, no przecież z głową, no nikt nie podchodzi, nie urywa sobie 5 liści i nie naciera sobie jęzora całego. Chociaż wydaje mi się, że nawet jakby mój stary w jakimś akcie desperacji, czy nawet ogromnej rozpaczy, chciałbyś sobie przelizać liścia, to wydaje mi się, że przeżyje. Więc jeżeli wymyśleliście, że to jest tragedia, to jeszcze nie. Malutkie i jeszcze jedno malutkie. A co sobie człowiek będzie żałować? Mamy jeszcze jedną małą roślinkę. Ja po prostu się nie mogłam oprzeć, ale jedno mnie zastanawia. To jest filodendron. To jest filodendron Campylinet. On ma tak bardzo nieproporcjonalną doniczkę do wielkości rośliny, że to jest szok, bo filodendrony mają naprawdę rozbudowany system korzeniowy. A taka mała doniczka przy takiej roślinie, ja po prostu jak go zobaczyłam, to ja nie mogłam. Ja musiałam się po prostu osikać i go zamówić. Zobaczcie, on ma trochę skrzydła, on ma trochę liście podobne do skrzydła kwiata Sensation. Ja mam skrzydło kwiata Sensation, tego pamiętacie, co mi teściowa ususzyła? Wiecie, jak poodbijał, jaki jest wielki? Ja pierdzielę, no. I on ma liście dużo szersze niż ten Campi i ma mniej zielone, ale faktura jest bardzo, ale to bardzo podobna. Śliczny jest. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Czyli paproć epifityczna, czyli płaskla łosioroga, czyli Platycerium bifurcatum, która jest, zobaczcie, jakby była zakurzona. Nie wiem, czy to widać w kamerze teraz przy tym świetle, które tutaj mamy. Tu, widzicie takie białe naloty? Jakby to był kurz. A to nie jest kurz. To jest kutner, który jest bardzo, ale to bardzo potrzebny roślinie i którego nie wolno ścierać. Wiem, że niektórzy jak kupią tą roślinę, to chcą ją wycierać. Absolutnie nie wolno. Ona ma taki swój naturalny kutner, który jest jej bardzo, ale to bardzo potrzebny. Jezus, ja kocham tą roślinę. To jest moje drugie łosiorogi, bo ja mam jedne takie ogromne, pamiętacie? W łazience, tam u góry, gdzie są marmury, nie? A teraz mam jeszcze jedno, też takie niemałe. Śliczna ona jest. Zobaczcie, no, jakie rogi. Płaskla łosioroga. Może nie będzie tego rozwodu, a jak będzie, to bardzo szybki. Naklejam naklejkę tu, bo tu będzie zera, ja tu usiadłam. Widzicie? Jaka czopka. Czopka? Czapka. Czapka. Ale czapka. Ale czapka. A kogo ty masz na czapce? Kto jest na czapce? Barbie. Barbie? Taka wersja XXL tej Barbie. Niesamowite. Co przyklejasz? Naklejki. Jezu, skąd wziąłeś naklejki? One były tam na kartce. Jeszcze zostały jakieś? Co? Nic. Nie zostały nic. U babci zostały. No właśnie. Nie ma drugich. Nie ma drugich. Dobrze, moi drodzy. Tak wygląda nasz dzisiejszy dzień. Dobrano do Boże. Dobrano do Boże. Jeżeli macie ochotę i życzenie. Jeżeli macie ochotę. I życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, komentarz dla zasięgów i dla statystyk, za który serdecznie dziękujemy i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. A, cześć. My się tu zaraz wycałujemy. I mama w tej Barbie XXL. Co? To mama też taka Barbie XXL. Oho, noga na nogę. Sprawa dla reportera, tak prawie nogi układasz. A czapka jest założona jak? Co masz? Kaptur. Kaptur? Przed chwilą miała kask, także teraz ma kaptur. Zapięty pod spodem. Nie no, cudownie. Piona dziewczyna. A żółwik? Nie. A co? A beczkę. A beczkę? No to proszę, beczka. No to beczka. Idziesz spać? What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.